Proszę bardzo. Przepraszam, mam taki temat, mianowicie demokratyczne wybory w Polsce. O to chodzi, że u nas głosuje poniżej 50%, bardzo czasami znaczna kwota, znaczna ilość ludzi. Teraz bardzo łatwo sterować i kiełbasa wyborcza bardzo działa. Brałem kiedyś udział ponad około 20 lat temu, kiedy były pierwsze wybory i było tylko 1% punktów wyborczych i był co dziesiąty ankietowany i wyniki były podane z dokładnością do 5% 2 godziny przed zakończeniem wyborów. Do czego zmierzam? Komisje wyborcze, czy obowiązek nie powinien być zadany, żeby każdy obywatel ma obowiązek głosowania, tak jak w innych krajach w Europie? Pierwsze pytanie. Drugie, komisje wyborcze nie są w stanie w tym czasie spełnić swoich obowiązków. Jeżeli wybory kończą się o godzinie 22, a do rana muszą dać, nie są w stanie wszystkiego zliczyć. Nie można wprowadzić elektroniki do komputerów, do oddawania od razu automatycznie głosów, tak jak są w Sejmie. Przyciskać po prostu przycisk, żeby od razu leciał wynik, czy kilka przycisków, żeby to sterowanie było, nie wiem, czy jasno się wyrażam, czy orientuje się pan, o co mi chodzi. No jasno się pan wyraża, ale wie pan, ja nie... W ogóle od tego trzeba zacząć, że ja nie jestem ultrasem demokracji, bo w ogóle nie bardzo wierzę w autentyczność demokracji politycznej. Z prostego powodu, to nie dlatego, że akurat naszych umiłowanych przywódców podejrzewam różne rzeczy. Podejrzewam ich, a jakże, ale to nawet nie dlatego. Tylko dlatego, że w każdym państwie musi być ktoś, kto przesądza o ciągłości państwa. I w państwach o ustrojach monarchicznych to jest dynastia. Jeden król jest mądry, szlachetny, sprawiedliwy, odważny, dzielny, a drugi jest głupi, tchórzliwy, łajdak, niesprawiedliwy. No to jak jest bardzo zły, to tam ukręcają mu łeb, albo go trują, albo go duszą poduszką i jakiś tam kuzyn ambitny zajmuje jego miejsce i dynastia trwa, wszystko jest w porządku. Gorzej jak dynastia się urywa, no to wtedy państwo może ustrój zmienić. Ale czasami jest tak, że taki młody ambicjoner, jakiś taki gdzieś z nizin społecznych nagle mówi tam na moją komendę i wszyscy zaczynają go słuchać i zakłada dynastię znowu, jest wszystko w porządku. Ja dlatego mówiłem tak pół żartem, ale pół serio, że nasza polityka wobec Ukrainy to by nabrała sensu, gdyby Jarosław Kaczyński się poświęcił dla Polski, poślubił Julię Tymoszenko, założył dynastię, to wtedy przynajmniej zaczęło tu mieć jakieś ręce i nogi, a tak to nie ten. No, ale nie chce się poświęcić, no i co mu zrobić. W ustroju republikańskim nie ma dynastii, a tam też ktoś musi zapewniać ciągłość państwa. I to jest albo armia, albo tajne służby, albo jedni i drudzy. I model turecki to jest właśnie taki, gdzie tam armia. Kemal Atatürk, jak modernizował Turcję w latach 20., no to już wtedy panowało takie gusło, że musi być demokracja, więc on tam sam demokratą nie był, ale mówi, jak już nie możecie wytrzymać, to dobrze, już niech wam będzie. Tutaj zakładajcie sobie partie, wybierajcie się i tak dalej, ale ostatnie słowo należy do armii. Jak wygrywa nie ta partia, co ma wygrać, to armia mówi, o zaraz, zaraz, jeszcze zaraz, tu nieprawidłowości były, tu musimy powtórzyć, tu to, tu tamto. Wreszcie wygrywa ten, co miał wygrać i jest wszystko pod kontrolą. To takie trochę brutalne jest, takie trochę zbyt takie ostentacyjne, więc na zachodzie Europy to się takie sprawy załatwia trochę dyskretniej. Jak się załatwia? No to bardzo ładnie to wyjaśnił w takim wywiadzie Rzece hrabia Aleksander de Marange, były szef wywiadu francuskiego. Pani Krystyna Okręt, która tam przeprowadzała z nim ten wywiad Rzeka, pyta go w pewnym momencie,
Proszę pana, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki oburzony mówi, proszę pani, jacy konfidenci? Konfidenci są w policji, u nas żadnych konfidentów nie ma, u nas są honorable correspondant. No więc ona mówi, przepraszam, nie chciałam pana urazić, ale nie rezygnuję, mówi to z jakich środowisk ci pańscy honorable correspondant. I on taki udobruchany powiada, ach proszę pani, z najrozmaitszych. Może to być kierowca taksówki, może być duchowny, a nawet minister stanu. Minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable correspondant rozwiedki tamtejszej i ten mówi o tym jako o rzeczy zwyczajnej. Oto musimy postawić sobie pytanie, w jaki sposób dochodzi do werbunku takiego dygnitarza. Czy na przykład do Pałacu Elizejskiego, gdzie urzędują ministrowie stanu, przychodzi werbownik z wywiadu, wchodzi bez pukania do gabinetu takiego ministra, bez zaproszenia siada w fotelu, nogę na nogę zakłada i mówi, ekscelencjo, tu proszę, papierek macie do podpisania, że zachowacie w tajemnicy pseudonim taki, a taki, a tamten na równe nogi się zrywa, mówi, co? Bierze fotel Ludwika XV zabytkowy, roztrzaskuje temu werbownikowi na głowie i tamten z rozbitą głową na sygnale karetka go zabiera do szpitala. Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego się zdarzyło w Pałacu Elizejskim. Więc widocznie w taki sposób ten werbunek nie przebiega. No dobrze, ale jak nie w taki, to w jaki? Otóż myślę, że w taki, że do takiego ambitnego jakiegoś ambicjonera przychodzi pan albo nawet dwóch i powiadają tak, proszę pana, my tu już od dawna się panu przyglądamy, pan bardzo ciekawe rzeczy mówi, jesteśmy pewni, że w przyszłości będzie pan mógł oddać ogromne przysługi Republice, ale sam pan rozumie. Więc jak on rozumie, no to natychmiast zaczynają do niego spływać pieniądze, nieduże, ale takie, że mu umożliwiają prowadzenie różnych kampanii, tamtego. Media się zaczynają nim interesować, robią z nim wywiady. On wychodzi z anonimowości, zostaje radnym miejskim, później tam zostaje merem, później zostaje deputowanym do Zgromadzenia Narodowego, później zostaje senatorem, później zostaje ministrem stanu, a jeszcze potem, kto wie, może nawet prezydentem, bo co to komu szkodzi, jak prezydent jest przewidywalny, prawda? No i to tak się robi. Miałem takich różnych znajomych tam we Francji. Jeden z nich, no dosyć dobrze zorientowany we francuskich stosunkach, mówi mi tak, zwróć uwagę, że we wszystkich partiach, jakie są politycznych we Francji, od lewa do prawa, to są koledzy, działaczami są koledzy z École Nationale Administrative. Koledzy z tego samego rocznika często. I mówi, to oni rządzą Francją. A to tak, że partie tam jedne są takie, no tak, no tam ludzie się muszą też czymś rajcować, prawda? No to się rajcują. Co to komu szkodzi? Co to komu szkodzi? No też każdy myśli, że tam ma wielki wpływ na to, że tu może sobie wybrać swojego ciemiężce, prawda? A o tym, żeby już nie być ciemiężony, to o, tu nie, już mu nie wolno o tym nawet pomarzyć, nawet pomyśleć mu nie wolno. Dlatego, wie pan, jeśli chodzi o wybory, no mówię, nie jestem ultrasem demokracji, ale jak już takie gusło jest, że ma być, to musimy się zastanowić. Nie, nie, to mówię zupełnie serio. Tak, ale to nie, ten kandydat, no wie pan, zawsze się przedstawia od najlepszej strony. Co nam przyjdzie z informacji o kandydatach, jak wybierają ludzie taką wyszczekaną, głupią dziewuchę, jak panią Joannę Schering-Wielgus? No, jakbyśmy się dowiedzieli o niej więcej, to myśli pan, żeby lepiej wyglądała? Nie. To i tak z litości, że tylko niewiele o niej wiemy, bo to całe szczęście, bo to tak to byśmy w ogóle zwątpili, byśmy nabrali kompleksów jakichś, się nabawili, a tak to jakoś jeszcze zachowujemy dobre samopoczucie i pogodne usposobienie. Otóż jeżeli za... Nie, ale to serio teraz mówię. Jeżeli chcemy reformować czy poprawiać system wyborczy,
to musimy się zastanowić najpierw, co chcemy osiągnąć. Bo jeżeli mamy ustrój republikański w Polsce, zgodnie z konstytucją, naród jest suwerenem, a skoro naród jest suwerenem, no to od razu się pojawia kwestia, w jaki sposób, kto ma przemawiać w imieniu narodu, kto jest rzecznikiem tego narodu, prawda, suwerena, czyj głos będziemy traktowali jako głos suwerena, że oto suweren przemówił. A więc sposób wyłaniania przedstawicielstwa narodowego. I teraz najlepiej by było z pewnego punktu widzenia, żeby to przedstawicielstwo było możliwie pełne, to znaczy, żeby odzwierciedlało wszystkie kierunki polityczne, jakie występują w społeczeństwie, no to wtedy mamy Sejm reprezentatywny, prawda? Każdy kierunek polityczny, jaki występuje w społeczeństwie, jakąś tam reprezentację parlamentarną ma. Tyle tylko, że w taki Sejm musiałby liczyć kilkanaście, może ponad 20 rozmaitych klubów i kół poselskich. A ponieważ w systemie parlamentarno-gabinetowym, taki jaki jest u nas, zadaniem Sejmu jest również zapewnienie stabilnej pozycji politycznej dla rządu, to to zadanie przy tak rozdrobnionym Sejmie mogłoby się okazać bardzo trudne, o ile nie niemożliwe do wykonania, chyba że głównym sposobem funkcjonowania byłaby korupcja. Panie pośle, nie poparłby pan rządu? No poparłbym, ale co z tego będę miał? A co by pan chciał mieć? No i to tak można rządzić, tylko to lekarstwo jeszcze gorsze od choroby. Więc jeżeli chcemy mieć reprezentatywny parlament, to musimy sobie zdawać sprawę, że uboczną konsekwencją tej reprezentatywności jest ryzyko, i to graniczące z pewnością stuprocentową, niestabilności państwa. Co pół roku by się zmieniały rządy, bo jeden poseł się obrazi, drugi tam w toalecie za długo będzie siedział i rząd upadnie, bo nie będzie miał większości, bo ma jednego posła tylko nadwyżki, prawda? I ten. Co pół roku takie państwo jest bardzo niestabilne i bardzo podatne na wywiadowczą penetrację z zewnątrz. No to wystarczy kilku posłów podkupić, a to nie jest żadna sztuka. Więc stoimy wobec bardzo nieprzyjemnej alternatywy. Albo myć ręce, albo myć nogi. Bo jeżeli chcemy mieć reprezentatywny Sejm, to ryzykujemy niestabilne państwo. A jeżeli chcemy mieć stabilne państwo, to nie możemy mieć reprezentatywnego Sejmu. Czy można tę alternatywę jakoś ominąć? Można, można, ale pod warunkiem odejścia od systemu parlamentarno-gabinetowego na rzecz systemu prezydenckiego. Bo wtedy możemy mieć i reprezentatywny Sejm, i stabilną władzę wykonawczą, bo prezydent jest wybierany w głosowaniu powszechnym, więc tutaj nawet rewolucji by nie było, bo już teraz jest wybierany w głosowaniu powszechnym na 5 lat, na 5-letnią kadencję. Ba, może być wybrany nawet jeszcze raz, więc możemy mieć rządy o długiej kadencji. To jest pewna zaleta. To jest pewna zaleta, zwłaszcza w sytuacji jakiegoś zamętu na arenie międzynarodowej, to jest zaleta. A w Sejmie tam się mogą kotłować, bo to nie ma bezpośredniego przełożenia na stabilność władzy wykonawczej. I dlatego powinniśmy, zanim przystąpimy do takiej refleksji nad reformą systemu wyborczego, to musimy sobie odpowiedzieć najpierw na te pytania. Co chcemy mieć? Co chcemy mieć? I żeby wyeliminować ryzyka takie groźne dla państwa, prawda? I wtedy przy systemie prezydenckim to też się jeszcze inne ryzyko rodzi, mianowicie ryzyko bonapartyzmu, bo taki
prezydent mówi, a to co tam, ja tu się nie będę liczył z tymi zasrańcami, tam niech tam się pozagryzają, ja będę rządził dekretami, tak jak sobie Kukuniek wyobrażał, prawda? O, daleko byśmy z nim nie zajechali chyba, ale to tak myślał sobie tam. Wachowski by mu pisał dekrety, a on by tam się podpisywał, rysowałby swój podpis i tak. No i tak. Tyle. Czy jest jakieś remedium na to ryzyko? Na to ryzyko bonapartyzmu? Jest. Bardzo dobrą ilustracją skuteczności tego remedium był początek pierwszej kadencji prezydenta Clintona w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest system prezydencki w czystej postaci. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma ogromną władzę, ale pod jednym warunkiem, że Kongres mu da pieniądze, bo jak mu nie da, to ma tyle samo władzy, co i my. Może groźnie kiwać palcem w bucie. No i prezydent Clinton, chyba mu uderzyła ta władza do głowy, do tego stopnia, że zdecydował się na wojnę z Kongresem i wojował aż 3 dni. Aż 3 dni wojował. 3. dnia musiał tę wojnę zakończyć, bo się okazało, że nie ma pieniędzy na zapłacenie za prąd w Białym Domu. Mu Kongres fundusze obciął. No i musiał jakoś zakończyć ten konflikt. I to jest bardzo dobra ilustracja, że władza wykonawcza, proszę bardzo, ale kto inny ma klucz do kasy. I to jest znakomite remedium na wszystkie bonapartyzmy. Więc musimy, wiecie państwo, to, bo to łatwo powiedzieć tutaj, reformować państwo, ale trochę trzeba wiedzieć o tym, jak ono funkcjonuje. Jak ktoś chce jeździć na traktorze, no to najpierw musi się nauczyć, jak ten traktor działa, że tam, gdzie nie włożył ręki, żeby mu ręki nie urwało. Potem jak się tym jeździ, żeby się nie zabił, żeby jakiegoś nieszczęścia nie narobił, prawda? A przecież państwo jest o wiele bardziej skomplikowane od traktora i jazdy traktorem. Więc przekonanie, że dlatego ja nie jestem ultrasem demokracji, bo przekonanie, że każdy tam potrafi państwem rządzić, to naprawdę jest bardzo niebezpieczne. No, dlatego tak to wygląda. Friedrich von Hayek był taki myśliciel, ekonomista i filozof, co jest rzadkim połączeniem, bo przeważnie filozofowie to nic nie umieją, a ten trochę tam jeszcze ekonomii. Więc on też był bardzo zmartwiony pogarszającym się stanem prawa i uważał, że trzeba zreformować parlamentaryzm i wpadł na pomysł, nazwał demarchią, taki model nazwał demarchią. Nie odważył się tknąć prawa powszechnego głosowania, nawet się nie odważył, nawet on. No i tylko, żeby zreformować parlamentaryzm, żeby 2 izby parlamentarne były, jedna taka, która by się zajmowała tym, czym się zajmują izby niższe parlamentu i tak samo by była wybierana, tak jak teraz, tylko jedna kompetencja zostałaby tej izbie odjęta. Nie mogłaby uchwalać, ustanawiać prawa. A tak, to tam się kotłować, tam tego, to by tam mogli. Co chcieliby, to robili. Bo od ustanawiania prawa to Friedrich von Hayek, powinna być Izba Praw, która już wyglądałaby całkiem inaczej niż obecne izby wyższe parlamentu. Przede wszystkim bardzo wysoki cenzus wieku. Można by tam czynne i bierne prawo wyborcze można by realizować dopiero po ukończeniu 45 roku życia, kiedy człowiek nabywa pewnego doświadczenia życiowego, politycznego, takiego rozsądkowego, tam nie jest jakimś świszczypałą i tak dalej. I kadencja długa, 15 lat. Co 5 lat by się wymieniała 1/3 składu tej izby, ale każdy by tam 15 lat odsiadywał. Można by było kandydować do tej izby i głosować do tej izby tylko raz w życiu. Tylko raz. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś na przykład w wieku 45 lat, powiedzmy, dostałby się do takiej izby, to opuszczałby ją już jako człowiek 60-letni.
no to wtedy tam jeszcze tam ludzie mają sporo wigoru, ale to już tam trzeba raczej myśleć o spotkaniu z Trójcą Świętą, prawda, i tak dalej. Tak się zacząć powoli tam przygotowywać. Ale nie o to przede wszystkim chodziło. Chodziłoby o to, że ponieważ ten człowiek już nigdy więcej by nigdzie nic, to on już, znaczy gwarancji nie ma, ale takie rozwiązanie by sprzyjało temu, żeby on ustanawiał te prawa z jakąś perspektywą dalszą. Nie tak, że tam za 3 lata to ja tu pod siebie będę robił, bo to wtedy będę tam kandydował, nie wiem, na prezydenta, to tak zrobię, żeby tam... Nie, już nigdzie wtedy nie będę kandydował, tylko żeby państwo jakoś funkcjonowało. Co więcej, to, że można by było kandydować i głosować tylko raz w życiu, jak człowiek robi coś bardzo często, to nie przywiązuje do tego wagi. A jak robi, jak raz w życiu coś może zrobić, no to jest szansa, że się trochę dokładniej nad tym zastanowi, prawda? I nie wybierze Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta. No bo to ja uważam, że to, że Aleksander Kwaśniewski był 2 razy wybrany u nas na prezydenta, to źle świadczy nie o nim, tylko o nas. O Polakach źle świadczy, że akurat w nim sobie musieli upodobać. No to strasznie, straszliwe świadectwo nam to wystawia. Straszliwe świadectwo nam to wystawia. I no mówię, nikt tego systemu zaproponowanego przez Fryderyka von Hayek nie zastosował, ale jako pomysł jest ciekawe. Ale wszystkim powiadam, jeżeli chcemy reformować system wyborczy, musimy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy osiągnąć i mieć świadomość, że każde posunięcie wiąże się z pewnym ryzykiem i z góry wiedzieć, jak te ryzyka eliminować, a przynajmniej je ograniczać.